Witam. Bajkał to jedno z piękniejszych miejsc obok Wrocławia. Zaledwie 10 km w linii prostej od centrum, zaraz za kamieńcem wrocławskim. Dotąd była to oaza dzikiej przyrody. Zobaczymy, czy cokolwiek z niej przetrwało. Bajkał łączy się krótkim i płytkim kanałem z Odrą. W związku z tym z niego samego wyłowiono także spore ilości martwych ryb. Kolor wody, jak widać, jest mocno zielonkawy, ale glony zakwitły już około 4 tygodnie temu. Spotyka nas spora niespodzianka, ponieważ duża część Bajkału okupowana jest przez spore stado mew, a także parę kaczek. Możliwe, że zwabiły je tu duże ilości padłych ryb. Natomiast nie wypatrzyłem żadnej zdechłej ryby. Pewnie mewy wysprzątały je do zera. Brzegi zalewu pokrywa kożuch jaskrawo-zielonych glonów. One były tu już przed katastrofą. Świat roślinny na razie wygląda, że nie ucierpiał. Pytanie brzmi, czy te glony nie mają jakiegoś związku z wymarciem ryb? Miejmy nadzieję, że przetrwały także czaple, które się czasem tutaj pojawiają, oraz stale zamieszkujące zimorodki, a także mniej ulubione żaby i zaskrońce. Czas pokaże. Razem z nami Bajkał odwiedza patrol policji wodnej, podrywający część mew do lotu. Przez chwilę można się poczuć, jakby latało się razem z nimi. Mnóstwo białych kropek mew na tafli napawa jakąś nadzieją, że przyroda sobie poradzi. Zachowują się całkiem żwawo i wyglądają na chore. A Bajkał, mimo podejrzanej wody, wciąż jest piękny jak dawniej i lśni w słońcu.